zapraszam go do oktagonu i to jest coś takiego, że w końcu będziecie mogli też zobaczyć, jak ja wypadnę na tle jakiegoś zawodowca. A teraz, moi drodzy, Zusie, halo, halo. Halo. Cześć. Wiemy, że chcesz coś przekazać, więc nie wiem teraz, czy do Ferrariego, siema, czy do Bomby. Co nam chcesz powiedzieć? Cześć, Ferrari. Hejka. Siema, no. Gwiazda. Chciałabym się przywitać ze wszystkimi serdecznie. Cześć. Poprosić o wyciszenie Bomby, jego mikrofonu i mogę zaczynać. Bomba chce przekazać pay-per-view na dom dziecka. Moje pytanie brzmi następująco. Dlaczego nie przekaże tych pieniędzy na leczenie swojej chorej córki? Chora to jesteś ty, dziewczyno. I daj mi spokój. Okej, dobrze. Michaliście mu wyciszyć mikrofon. Kolejna sprawa. Czy zadałaś mu pytanie, więc chciał chyba odpowiedzieć. Dobrze, poczekaj, daj mi powiedzieć wszystko. Czemu? Tak jak napisałam w SMS-ie, chciałabym powiedzieć wszystko po kolei, potem on sobie może gadać swoje farmazony. Ty, farmazony to jest dość, ty chora dziewczyno, przestań jeść amfetaminę, jest moja droga, bo i tak nie ma żadnych współprac. Jeszcze nie wiemy, co ona w ogóle chce powiedzieć. Nie, mnie nie interesuje, jak ona zaczyna jakieś takie chore jazdy od dzieci. Ty jesteś jakiś chorzy? Rok z tobą kosztował mnie bardzo ciebie wiele. Ciebie kosztował, ty! Stratony, dziewczyno, współprac. Obudź się! Dobrze, cały czas zażywasz narkotyki. Weź, bo zaraz wrzucę niestety w internet, jak się kurotniesz w restauracji szkłem. W Barcelonie, jak nas wyrzucili z restauracji. Dobrze, słuchaj, bo się weź, dziewczyno, czemu nie masz współpracy? Weź, przestań! Czemu kupujesz sobie obserwujących? Dlaczego nie masz? Może pogadamy o tym, jak sobie codziennie wieczorem kupujesz obserwujących, co? Dlatego nie masz. Dlatego nie masz współpracy. Czemu masz tak mało obserwujących w Polsce? Szczególnie więc dajmy tylko powiedzieć, ale nie, to, co on chce. Nie miał być jakichś tematów chorych dzieci, więc ja nie będę słuchać. Natomiast Susie, ja nie jestem dźwiękowcem, mogę tylko powiedzieć, że jeżeli Paweł będzie ci przerywał, to też będzie wyciszony, a później będzie mówił on, natomiast... No tak, też... no ja o tym mówię. Mateusz, ja o tym mówię. Wyciszcie go, ja powiem wszystko. On będzie gadał, co mu teraz wpadnie do głowy. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć jego kartotekę, za co ma komornika, za co ma teraz... Co ty zaraz bzdury wymyślasz, dziewczyno, weź, wystarczy wejść na znajdźcieńce.pl i wpisać. Dziewczyno, moja droga, jak chcesz pomagać... Ty, dziewczyno, zbratałaś się z byłą prostytutką, która oszukiwała biznesmenów. Grasz w piłkę z jedną dziewczyną, która oszukiwała biznesmenów. Ma za to wyrok, więzienia. Usypiały biznesmenów na hotelach. Ukradły Porsche, S-klasę, złote łańcuchy i z taką dziewczyną teraz ty właśnie bierzesz współpracę. Dziewczyna, która próbuje oszukać mnie na pieniądze. Tak. I te wyroki sądowe wyciągnę, bo ty bierzesz udział teraz w oszustwach na biznesmenach usypianych kroplami nasennymi, moja droga. Natomiast Zusie, przepraszam na chwilę, bomba. Wziąłeś sztamę z byłą prostytutką usypiającą biznesmenów na hotelach, która próbuje mnie oszukać na pieniądze i wyłudzić ode mnie pieniądze. Nie, no bo ona reklamuje prostytutkę. Wszyscy. Zusie, poczekaj. Chodzi o to, że nie możesz poruszać, prosimy o to tematów dziecka, ponieważ no wiesz, jak to wygląda źle bardzo, jeżeli mówimy o dzieciach. Jeżeli masz coś do powiedzenia Bombie, to mów śmiało, tylko prosimy bez tego tematu. Ja widziałam córkę Bomby więcej razy, niż on ją... Co ty za bzdury wymyślasz? Z moją córką ostatnio byłem, więc weź przestań wymyślać bzdury, bo to dziecko to ogląda. I przez to dowiedziało się, kim jest jej matka. Debilko, chora. Idiotko. I teraz ta córka dowiedziała się, kim jest jej matka. Ty chora krytynko. Idź się leci. To, że twój tata cię nie kochał. Twój tata jest Alfonsem. Twój tata jest Alfonsem. No tak. I twój tata czerpie korzyści z nierządu. I teraz ty przez to masz zniszczoną psychikę i takie akcje odstawiasz. I teraz dziewczynce biednej oraz głowę. Weź, bo masz sama z oraz... No ona jest chora. No dlatego rozłącz, żebyście porozmawiali na tematy pozarodzinne, żebyście nie czepiali ojców, dzieci. Ale ona nie ma nic innego jak bzdury do powiedzenia. Teraz w zeszłym miesiącu zeznawać na rozprawie o podwyższenie alimentów na prośbę matki dziecka Bomby. Byłam w sądzie. I co zeznawałaś? Na rozprawie. Rozprawa się nie odbyła, jest przeniesiona na grudzień. Tak. W 2018 roku miał bransoletę na ale moja droga, nie z matką dziecka, tylko z byłą prostytutką oszukującą biznesmenów, usypiały biznesmenów razem ze swoją przyjaciółką, moja droga. Bardzo głośna afera w Gdańsku. I tak samo właśnie teraz ja myślę, że to może ona była z twoim tatą, może twój tata, bo tam był jakiś gościu, który to ogarniał, to może był twój tata. Tak,
rozumiesz? Bomba, bo w ten sposób nikt nie rozumie ani ciebie, ani jej. Ale mniej nikt nie ma rozumieć. Stary. Ale ty zagłuszasz ją specjalnie? No, nie zagłuszam ją specjalnie. Dobrze, Zuzi, możesz to powiedzieć cokolwiek, co nie jest wspólnego z córką Bomby, bo w inny sposób nie będziemy mogli tej rozmowy... Niech córka się dowie, kim jest jej mama, gratuluję. I skrzywdzona dziewczyna Zuzię przez swojego tatę, teraz kurwa ora dziecku głowę. No stary, weź ty. Co wy teraz dzieciom robicie? Co wy teraz dziecku robicie? No to tak to robi. Ale ja nie wiem, co powie Zuzię, to po pierwsze. Ja rozumiem, że nie wiesz, co robi Zuzię. Zuzię, czy możemy rozmawiać o czymś innym? To jest jedyny temat, który chcesz poruszyć. Poczekaj. Poczekaj, Bomba. Poczekaj. Na pierwszych rundkach mogę porozmawiać z Zuzię? Na pierwszych rundkach stary. Dobrze, teraz proszę poczekaj. Zuzię, czy możesz powiedzieć o czymkolwiek innym? Daj mi powiedzieć, to jest na prośbę. Ale ty nic nie mam powiedzieć, tam weź tabletkę nie rozmawiali. Bomba, bo nie da się prowadzić programu, inaczej cię wyłączą. Popłacę, no to nie, ja się popłaczę. Dziecko na pewno będzie płakać przez ciebie, chora, tak jak ty płaczesz. Pamiętasz, jak opowiadałeś, jak płakałaś w oknie, że tata nie przychodzi? I teraz tak samo przez ciebie chore dziecko będzie robić. Tak, chore jesteś. Moja droga, to ty masz problem ze swoim tatą. Słuchajcie, dostałem informację, że telefon będzie skancelowany za chwilę, jeżeli nie przestacie rozmawiać o swoich rodzinach. Zuzie, czy chcesz powiedzieć coś oprócz tego jednego tematu? Tak, oczywiście. Jeśli ktoś chce zobaczyć jego kartotekę... Nikt nie chce ciebie oglądać, moja droga, bo tak samo nie masz walki na Prime, bo przez tą walkę się uszkodziłaś sobie główkę i twoja walka na Prime się nie odbędzie. I nie ma twojej walki... Ale teraz już nie mówię o twojej córce, więc daj jej coś powiedzieć. Mówi cały czas. Wypujałeś się na moim garbie, a ten garbie? No bo jesteś garbata. Jakim garbie? Nie mam garba. Dziewczyno, dziewczyno. Dobrze, wyłączcie, bo w inny sposób nigdy nie usłyszymy. Ja nic nie słyszę, co mówi Zuzia. Pięknych, umieśnionych pleckach. O czym ty mówisz? Znajdź księgę.pl. GD1G/0. Co ty weź sobie, możesz znaleźć wibratory, kurwa, z szafy z Ferrari. Weź, idź, kurwa, dziewczyno. Po co w ogóle ty, ale ty myślisz, bo nie masz walki na Prime i teraz wydzwaniasz, bo nikt cię nie chce oglądać, czy co? Oni do mnie zadzwonili. Nie, to ty napisałeś do Kaniewskiego. Ty napisałeś do Kaniewskiego tak samo, jak przyjeżdżasz do mnie na plażę. Po co przyjechałeś?